z dzisiejszego psalmu, 33. Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze, śpiewajcie Mu przy harfie o 10 strunach. Śpiewajcie Jemu pieśń nową, pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie. Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan, naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. Pan patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich, spogląda z miejsca, gdzie przebywa, na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który ukształtował serce każdego z nich. On, który zważa na wszystkie ich czyny. Dzisiejszy psalm to jest psalm miłującego Boga. Boga, który kocha wszystkie narody, każdego człowieka. Patrzy z nieba z wielką miłością. Chwytamy tę miłość Boga do naszego zadania. Oczywiście w różańcu. Dzisiaj pójdziemy kroczek dalej niż we wczorajszej modlitwie. Modliłeś się za konkretny kontynent. Z tego kontynentu wybierz jeden kraj. I dzisiaj cała część to będzie Twoja i moja bezinteresowna modlitwa za mieszkańców tego kraju. Ja wybieram Kolumbię. Niech Matka Boża uczy nas takiej bezinteresownej modlitwy, takiego spojrzenia bardzo szerokiego jak Bóg, który patrzy na cały świat. Chcemy ukochać dzisiaj konkretny kraj naszą modlitwą. I zapraszam także dzisiaj do śpiewu razem z nami Zawitaj Królowo Różańca Świętego. Tam jest 5 zwrotek, więc zachęcam do tego, aby śpiewając z nami nauczyć się ich. Pięknego dnia!